Manko Mugole, z tej strony Adam, wasz czarodziej. No i lecimy z kolejnym odcinkiem z gry Hogwarts Legacy. Ostatnio zakończyliśmy, pamiętacie, nie mogliśmy zrobić tej zagadki Merlina. Ale już wszystko wiem. Więc, ale, no i oczywiście też zapomnieliśmy, żebym wam pokazał, co tutaj mamy nowego. A było przecież coś i w inwentarzu, i w wyposażeniu. Więc spójrzmy sobie, czy coś tutaj zebraliśmy. To nam nic nie daje, rękawic nie mieliśmy. Kapelusz to nie, to mamy. Czyli tutaj nic. Inaczej, okulary. Okulary sprawdziliśmy, tak, tu nie mamy. Teraz zobaczmy sobie kapelusz. Kapelinder. O, 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 o! Tutaj mamy jakiś legendarny 104. Będzie, no proszę, mamy 94, 99. Ten daje 105, ten 104, no to tego weźmiemy, oczywiście, no nie, no my tak wyglądać nie będziemy, ale on dużo daje, więc my go zaraz mamy, że tak powiem, założonego, dobra, zaraz go oczywiście zmienimy. To tutaj okulary też byśmy czyżby mieli? Nie, tu każdy okulary, okej, okay, dobra. To sobie zobaczymy, czy teraz szaliki mamy jakieś, co coś nam dodadzą. Mamy ten, nie, ten mamy założony, okej, okay, dobra, jarze. Wejdźmy sobie teraz jeszcze na pelerynkę, no tutaj jeszcze nie wiemy, bo to zbierz przedmiot do pokoju życzeń, my musimy dopiero odkryć pokój życzeń, ale spokojnie. Tu mamy 96, to nam obniża, to nam obniża, to nam obniża, okej. Okay. I zostały nam jeszcze... tutaj odzianie, to chyba nic nie mamy. Nie, dobra. Czyli jednak, no oczywiście, no my chcemy zmienić wygląd na nasz tradycyjny. Na taki chyba nieco. Ten też nie za bardzo. To z tym, o, to jest nasz. Ten mi się podoba, od początku go mamy, to niech będzie, ale tak naprawdę, a czemu obrona nam się zmieniła? Nie, nie. 72? No właśnie, my nie mieliśmy obrony 72. Halo, ja sobie wypraszam. Tak jest bez. 71, 66. Obronę mieliśmy 72? Wydaje mi się, że przed chwilą mieliśmy więcej. Teraz to już się... A, bo okularów nie mamy, nie wiem dlaczego. Zdjęliśmy bryle przez przypadek, no. To 5, tak. Oczywiście tak. W ten sposób, tylko że teraz zmieniamy wygląd na bez bryli, ale cały czas nam zostaje 105, no i oczywiście kapelinder zmieniamy na nasz, tak, i mamy 105, 96 jest dobrze, ale też chyba uchwyt różdżki jakiś mieliśmy, o ile się nie mylę, nowy. Taki biały mamy, co to jest? Uchwyt różdżek, cudowna poskręcana rękojeść w kolorze kości słoniowej. Okej, okay. Nie no, to wygląda, wiecie jak co, to też mi się nie podoba. O, ta nie jest zła, ale mogłaby być lepsza. O, ta jest fajna. Ujmująca królewska rękojeść w odcieniu koloru czarnego i alabastrowego. No to ta jest też fajna, powiem wam szczerze. Ta nie. Nie, to zostawimy sobie teraz tą. Włókno smoczego serca. Okej, okay, mamy tutaj wszystko. Spójrzmy sobie na talenty. Co jeszcze mamy? Możemy sobie jakiś talent, jeden punkt talentu dodać. Pokój życzeń, czarna magia, podstawowe zaklęcia. No może pokój życzeń, co by tu jeszcze było? Co to było? Daję ci... to mamy kupione. Tak, kupiono. Tutaj mamy teraz. Co to nam daje? Biegłość eliksiru niewidzialności. Efekt niewykrywalności po wypicie eliksiru niewidzialności utrzymuje się na tobie przez dłuższy czas. A to? Każda rzucona chińska kąsająca kapusta tworzy wyrzucając dodatkowo kapustę. Może to byśmy wzięli? Dobra. A, bierzemy. No i pięknie, dobra, mamy teraz kąsającą kapustę, razy dwa można powiedzieć. No i pięknie, no i teraz w ogóle, co, ja tutaj wchodzę dzisiaj, nie? Jak wiecie, zakończyliśmy przy tych kamieniach Merlina, co nie wiedzieliśmy co zrobić, a tutaj nagle, uwaga, uwaga, patrzcie.
Tu mamy normalnie dookoła nas, kurczę. O, już nas zauważył właśnie kolega. O, o, proszę bardzo, jak się rzucił. Pięknie. O, z dwóch stron mnie chcą atakować. My oczywiście sobie im troszeczkę tutaj... O, z Jęzora chciałeś mnie? Nie, Leviosa nie. Tego z daleka możemy, dobra. A, nie mogę. No to masz Expelliarmus jeszcze łapie. Nie w tamtego, ja muszę tu w tego bliżej. O, proszę, nawet dwóch ich można. O, trafił mnie tym Jęzorem. Nie Protego, dobra. Masz, bo mnie zaczynasz denerwować, chłopcze. O. No, podniosłem dziada. Aha, co ja tu muszę jadowite pokonać wroga. No dobra, to dawaj, bo my chyba mamy jeszcze tą jadowitą tantulę. Mamy. Tak. Za daleko czyżby? A nie, strzela. Zaraz powinno być. Dawaj, tantula. Dawaj, wykończ jada. Pomogę ci trochę. No i pięknie, mamy, tantula zabiła nam dziada. Dobra, język błotoryje mamy. I tutaj jeszcze coś było, tu chyba był pająk, o ile się nie mylę, tak coś kojarzę, nawet dwa. O, już idzie. Dobra, jeden poszedł do Żyda. I jeszcze wykorzystaliśmy. No stary. Jeszcze zbierzemy kła. A ty też tutaj coś powinieneś zostawić, czy nie? Nie, po tobie nic nie zostało. No dobra. I teraz wam już pokazuję, o co tu chodzi. Tu są liście Merlina. Mam nadzieję, liście, mam nadzieję, że jeszcze nam zostały jakieś liście. A nie, dobra, to ja już teraz muszę tak naprawdę... O, i widzicie tam te motylki? Chodzi o to, że my musimy... Gdzie one są? Proszę bardzo, tu są jedne i teraz patrzcie. Lumo... Nie Protego, Lumos. I proszę bardzo, one idą za nami. A czemu mi się skończyły, Lumos? No, dajesz... I patrzcie. I patrzcie na to. Tyk. Widzieliście? Motylki są. Są. Szukamy następnych motylków tak naprawdę. Tam są. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. A my wczoraj się męczyliśmy. O co chodzi? Jak tu tutaj... I jak to ogarnąć? A to takie proste, banalne by się wydawało. Ale... No co, nie chcą tutaj polecieć te motylki? O, już, musiałem bliżej podejść. Proszę bardzo, zapyliły motylki. No i mamy ostatnie motylki tak naprawdę do zebrania. Chodźcie motylki, chodźcie, tu jesteście. I tu mamy ostatni kamień. Proszę bardzo. I co? I mamy kolejną zagadkę Merlina odblokowaną. Takie to było proste, widzicie. No ale nic, trzeba do tego być sprytnym, a nie zawsze jestem sprytny. Ale spokojnie, mamy to.
Mamy zagadkę Merlina odhaczoną, co mi się bardzo spodobało. Tylko tak naprawdę teraz nie wiem, po co jest ta kula, wam powiem tutaj, którą ostatnio podnieśliśmy. Nie wiem, do czego ona będzie potrzebna. Może do innej zagadki, ale wiem, że ją mogę unieść. Tak. Ale no to już mało w to. Dobrze, to my teraz oczywiście mamy zagadkę Merlina zrobioną, to teraz musimy oczywiście wrócić do profesora Sharpa, więc nic nam nie pozostaje innego, jak odpalić naszą furę i lecimy. Od razu do Hogwartu. Tu jakiś fajny domek, nie wiem co to jest w ogóle, zobaczymy co tu jest ciekawego. Na chwilę możemy się tutaj przystać. To na chwilę sobie zobaczymy, czy jest tutaj... No jest jakaś skrzynka, widzę. O, i tam jeszcze będzie coś do zapalenia. Niebieskie gogle przeciwsłoneczne. O, i tutaj wiadomo, że trzeba ogień. Nie Expelliarmus, to muszę zmienić na ogień, sorry. I incendio zapłonęło. Fenix, czy tam smok się pojawił. Zbierz stronę przewodnika. Mamy kolejną. O, będzie tutaj, proszę. Bardzo odkryliśmy nową lokalizację. Jeszcze coś tutaj gdzieś słyszę, powiem szczerze. Tylko się zastanawiam, gdzie, a nic nie widzę. No ale jest trochę tych drzwi, więc sobie wyjdźmy może przez ten na dziedziniec. Stoi tu jakiś koleś, pewnie jakieś zadanie masz. A to przepraszam, kobieta, uczennica. Ten ogień to nic nie daje. No tutaj tak jak mówiłem jest... Tu nic nie ma, to jednak coś tam w środku było jeszcze do... Ale gdzie? W łodzi czyżby? No nie, ta łódka pusta. No niby już jestem blisko. Tu nie. Jeszcze zobaczymy, czy może z tej strony coś jest. No niby coś słychać, niby coś piku miku. Tutaj nic nie ma. No dobra, to my już możemy sobie wejść tędy. Do naszego profesora. Siema, pogadamy coś, co tam tłumaczysz mi, no widoczki masz tu piękne, jakaś randeczka, randewu czy coś w tym stylu. No może nie dzisiaj, wiecie, no i nie ma czasu na randki, a tu co było? Myślałem, że kolejne jakieś, ale no niekoniecznie. Dobrze. Tu nic nie ma. My cały czas biegniemy. Kurde, pod takie góry. Ile oni tych schodów tutaj wymyślili? No widoki piękne. No spójrzcie sobie. No dobra, lecimy, lecimy, bo profesor czeka i całą noc przecież na nas czekać nie będzie. Rebellion. Tu nic nie ma, Rebellion. O, coś tutaj jest, chyba to są te motylki, zaraz sobie zobaczymy. Tak, będzie i zobaczymy, czy coś tutaj znajdziemy. Okej, widzę z jakimś takim koniem tam po schodach. Nie wiem, czy my tutaj... A to z tym chyba, tak? Tak mi się wydaje. Jeszcze raz muszę spojrzeć. Czy to będzie tutaj? Nie, będę musiał jeszcze raz tam... Co to było? Co to był za dźwięk?
O kurde, ten łazi po tym. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz muszę tam podbiec, żeby zobaczyć, czy to jest to. Nie, to jest troszkę co... To jest troszkę coś innego. Ale jeszcze przy tobie też... Tak podejrzanie tu wyglądasz. Tutaj coś? Nie, okej, okay, tu już robiłem te zadania z tymi. Tak mi się wydaje, że wiem, gdzie jesteśmy. Tak, tak mi się tutaj coś kojarzy. Jeszcze szukam po tych schodach, czy tutaj gdzieś będzie to, czego szukamy, ale wątpię. Tutaj? No to może gdzieś tutaj być? A tutaj jakoś na obczajce jest, na czajce. Nie, dobra. To lecimy do profesora, nie ma co tutaj, że tak powiem... Latające książki. Jak znajdę oczywiście, coś skojarzę tam z tym posągiem. Aha! To jest ten posąg. I jest motylek. No widzieliście? Można... Chodź motylku. My tutaj na dół teraz musimy iść. I bardzo dobrze. Proszę bardzo. Kolejna strona przewodnika zebrana. No i cacy, mamy 19 z 25. Dobra, to teraz już bez kitu ruszamy do profesora. A jak same się zagadki pchają tutaj nam po drodze, no to co, mamy z nich zrezygnować? Bez sensu by było. Nie, myślałem, że coś tu przy posągu jeszcze będzie. A tutaj na dół. Tak, tutaj już byliśmy. Tak, tak, my tutaj już byliśmy. Ja pamiętam tutaj, tak. Tak, tak, tutaj to było rozwiązane. Sorki, sorki, tak, i my tutaj byliśmy. Nie wiem, czy za każdym razem było coś innego, ale przekonamy się o tym później. Bo na razie lecimy do profesora, bo on przecież nie będzie czekał całą wieczność na nas. Tu na dół, tu w prawo. Tu nic nie ma. Ten sobie tutaj gra. No jesteśmy w sali głównej. No dobrze, dobrze, pomalutku. A tutaj w prawo, znaczy w lewo. Tu już wszystko mamy poodkrywane. O, ten. Zbliżamy się do profesora. Ten co? Co on mnie chciał zaatakować? Ja tu wiem, że będę mógł też wyważyć swoim na stanowisku coś, więc za chwilę sobie wyważymy. Ale pierw... No oczywiście. I finished the tasks, professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Mogło być gorzej. Wszystko poszło wyśmienicie. Mogło być gorzej. Well, I don't know about meticulous, but I did as I was asked. I'd advised doing more than the bare minimum if you want to hone your skills as quickly as possible. No dobra. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Mm-hmm. Thank you, professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. No zaraz zobaczymy. Bond at the ready. Defindo. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. No i proszę, nauczyliśmy się kolejnego ataku. Defindo. Hmm. Very good. It seems you have a grasp on Defindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom. For your sake,
and that of everyone else. No to dobrze. Zadanie profesora Sharpa, drugie ukończone, pięknie. No oczywiście zaraz sobie przypiszemy to Infendo. Tak jest. I potrenujemy je. O kurde. O, długo się napełnia to. Ale spokojnie, za chwilę jeszcze raz uderzymy. Dobrze wiedzieć, że nie przestajesz ćwiczyć. No dobrze, Defendo. Tutaj, tutaj. No i pięknie. No i pięknie, dobra, Defendo. Tutaj jest zamek potrzebny, ale my jeszcze sobie, tak jak powiedziałem, zanim weźmiemy kolejną misję, to oczywiście interakcje. Zobaczymy, co możemy wyhodować. Możemy na pewno wyhodować... O, jajka popiełka mam. Eliksir Edurus. Owoce figi nie mamy. Trupi fetor też nie mamy. Ale tutaj mamy jaja popiełka. Aż trzy mamy. No to pięknie. I... tutaj mamy dużo liście dyptamu i sok z czego? Chorbotka. No to weźmiemy sobie tego, wyważymy. Eliksir wigenowy szybko robi, jak widzicie. 10 sekund i później wyważymy sobie, jeszcze zobaczymy ten drugi, ile się waży. No jedna buteleczka, widzicie, to też jest fajne, nie? Że możemy tak naprawdę wyrabiać, później to w razie co można też sprzedać. Podnieś. No i pięknie. Teraz wyważymy sobie jaja popiełka, tak jak powiedziałem. Sok z pijawek mamy bardzo dużo. Owoce figi nie mamy. No, owoce figi. Jestem ciekawy, gdzie je możemy zebrać. Ale możemy je też w zielarstwie wyhodować. O! No dobra, ale teraz tutaj sobie to zróbmy. 30 sekund. No też chwilę poczekamy, ale zobaczcie, co tutaj się za chwilę będzie działo. Edurus wzmacnia obronę osoby, która go wypije, pokrywając jej ciało twardą, kamienistą skórą. Tak, tak, wyważymy sobie. To jest tylko 30 sekund, już 10 zostało. I za chwilę będziemy mieli jeden Edurus. Także jeszcze sobie zobaczymy, ile my tego mamy. Czy w ogóle coś mamy, czy już wszystko wypiliśmy. No i pięknie, dobra, tutaj mogę to zostawić. Sprawdźmy sobie szybciutko, ile mamy. Edurus mamy jednego, a wigenowych mamy 10 teraz. No dobra, no to może jeszcze ten Edurus faktycznie byśmy tutaj mogli jeszcze sobie wyważyć, skoro mamy składniki. Te jaja popiełka wiemy, gdzie były. I one pewnie za każdym razem tak naprawdę będą się tam znajdywać, tak więc my będziemy mogli tam odwiedzać to miejsce. No ale na razie sobie... Dobra, dwa nam wystarczą, wydaje mi się. Na razie, tak? Chciałem po prostu, żeby coś było w razie jakichś większych wrogów czy coś w tym stylu. No dobra, no i my za chwilę polecimy sobie na kolejną misję, że tak powiem, co mnie tutaj również cieszy. Dobra. Spróbujemy może ten pokój życzeń, co? Okej, dobra. Tu sobie to zrobimy i teraz wchodzimy oczywiście tutaj w nasze misje. Co mamy? Mamy z główne. Pokój życzeń mamy. I to mi się wydaje, żebyśmy mogli tutaj zrobić. No bo co? To są główne. Zadania nie mamy. Relacje, czyli też nie mamy. Pobocznych brak. Okej. Okay. Asowia poczta. Coś mamy tutaj? Nie. No to wszystko wykonujemy tak naprawdę. Dobrze. Wszystkie są pootwierane. Dobra. To bierzemy sobie misję, śledzimy pokój życzeń, to jest główna, więc warto tutaj iść. Nagrody, zaklęcie wyczarowujące, magiczny wzór wyczarowania Evansko. No to dobrze, to bierzemy pokój życzeń. Profesor Weasley chce się spotkać w korytarzu na 7 piętrze wieży astronomicznej. Dziwne miejsce na spotkanie. Ciekawe, czego chce. Spotkaj się z profesorem Weasley. No dobra. Daleko mamy...
Teraz sobie zobaczymy, ile mamy tak naprawdę. Gdzie nie widać. My jesteśmy za... Ale poczekaj. W sumie. Gdzie ty to mówiłaś? To ty? Nie, Jerome tylko. A to nie ty byłaś? Nie, nie ma interakcji. Ty też nie masz? Pierw mnie zagadują, a później widzicie, nie chcą nic. Tak to zawsze jeszcze poboczne jakieś dodatkowe byśmy mieli. O, tu jest posąg, to może podejdźmy od razu do niego. Nie Akio, Leviosa to była, właśnie. No i proszę bardzo, kolejna 20 już 25. Widzicie? To jeszcze tylko 5 tam w Hogwarcie zostało tron przewodnika tak naprawdę. Tutaj nic nie ma. No to idziemy dalej. A tu jest jakaś skrzynka, ja widzę. Aha, bo my na razie nie możemy tak naprawdę. O, jest kolejna, będzie. No i mamy to, proszę bardzo, ale pięknie nam idzie. Strony przewodnika, wraz z tym przedstawia portret młodego czarodzieja, sieroty, Iliusa, który ocalił całą wieś przed armią dementorów i czarnoksiężnikiem Racidianem, rzucając mysiego patronusa. No brawo ty. Zaimponowałeś mi, chłopie. Nawet nie wiesz jak bardzo. Nie, nie, coś tu źle idziemy. My mieliśmy iść na wieżę. Coś tutaj jest. Blisko, blisko. Za blisko jeszcze nie płacą. Już bardzo blisko. Tylko nie wiem gdzie. No centralnie tutaj. No dobra, nie to nie. Że tak powiem, idziemy wyżej. O, 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 o. Tu widzę, coś jest. Czyżby oni chcieli pogadać? Nie. Coś tutaj... Jakieś zadanie tutaj jest. Widzicie na tej mapce po lewej stronie, centralnie? A nie, dobra, to to jest ta... No może niekoniecznie. No może niekoniecznie, dobra, idziemy dalej. Co? Masz jakiś problem, chłopie? Jakieś pojedynki by się przydały, czy coś? Byśmy komuś... Ten tutaj trzyma, ale tutaj nic nie ma. Może nie na tym piętrze, no właśnie. To też jest całkiem możliwe. My cały czas do góry. A jest tutaj zadanie poboczne, proszę. Tu się ukryłeś. A co chcesz, żebym zrobił? Hello, were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map to be precise. Oh. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found two maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? O, ciekawie to brzmi. No mieliśmy iść do pokoju życzeń, kurczę. Nie wiem, czy warto marnować na to czas. Brzmi intrygująco. Following the Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. No proszę. I'll be satisfied just knowing where it leads. Jaki pomysł, od czego zacząć? O, może w ten sposób. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map,
I'd suggest somewhere near Hecate's classroom. Pracowni Hecate. Okej, być może rzucę okiem. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. No dobrze. A znowuż kolejna mapa. Czyli tutaj musimy przyciągnąć to do siebie, jak znajdziemy taki portret. I tutaj to chyba oddać, tak? Wszystkie te takie szkielety, że tak powiem, kurczę. No dobra, coś wymyślimy. Tu jest jakiś smok. Tu jest wejście. Tu jest ten szkielet chyba, który był na dole. No dobra. Na razie to tyle. Znajdź pierwsze miejsce z mapy skarbów. A tutaj nawet widzimy, gdzie by było. Revelio. Anyone fancy going to Brood and Peck with me? And then the werewolves join the goblins in the uprising. O proszę, tutaj mamy też do odkrycia. Tylko wiecie co, my pójdziemy pierw do tego pokoju życzeń. My się zajmiemy tym jego chwilę później, ale oczywiście my sobie tutaj pierw policzymy. 3-0, czyli musimy mieć 2. Czyli 2 to będzie. 0-1-2, czyli koziorożec. Tak. A tutaj mamy 4. Jednorożec to jest 1-5. Kurde, wkurzają mnie, że mi tutaj teraz tak głośno gadają. Dobra. 4 plus 1 to jest, tak? Dobrze mówię? 1, tak. To jest 5, czyli potrzebujemy 7. Raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, tą taką... to, nie, no właśnie, ja nawet nie wiem, co to jest, ale... za chwilę wam pokażę, jak... jeżeli... o, to właśnie. I powinno teraz się... aha, my to jesteśmy jednak superanccy. Karmazynowy szalik. To nie jest to? Nie. Już myślałem, że coś tutaj... tylko to jedno było? A nie, tu jest jeszcze. To jest kolekcja 4 lub 6. Ach kurczę, szybko się to... skończyło. Dobra. My jesteśmy tutaj. O, coraz ciemniej się zrobiło nagle. Musiał zejść na dół. Dobra, wejdźmy sobie w misję, bo my mieliśmy iść, kurczę, pierw do... tak. To jest ten... zamkowa skrytka. Nie no, pokój życzeń pierw nie mieliśmy zrobić. Dobra. Idziemy do pokoju... życzeń. Do góry. O, a to ja ciebie znam. Nie, Akio. Leviosa, kolejna strona przewodnika będzie. No i super, 22. Hehe. Coś tu jeszcze jest? Nie, teraz już do góry. Nie, tu, tutaj. Tutaj chyba nie byłem jeszcze, ale wiem, że już dochodzimy. O, jest kolejna strona przewodnika. Co to jest? Gobelin. Ten przedstawia... co to jest? Gobelin Barnabasza Bzika. Gobelin ten przedstawia niezbyt rozważne próby nauczania troli baletu przez czarodzieja Barbanasza Bzika. Można sobie tylko wyobrazić, jaki wpływ jego powodzenia mógłby mieć na świat sztuki. O, 18 level wbiliśmy, no jak pięknie. O, no dobra, rozpocznijmy misję. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. No
to ma być pokój życzeń, więc ta ściana tu po lewej coś mi... O, tu właśnie. Aha. Wchodzimy, wchodzimy, szefie. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? Off to you, professor. Oczywiście. Dokładnie. Gości przodem puszczam. No tak, biały kontur wskazuje twój aktualny cel. No to my wiemy. What is this place? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Okay. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Okay. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. Thank you, Smeg. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Ah, okay. Revelio. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as the stairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. No oczywiście. Kolejne zaklęcie. My lubimy zaklęcia. No to startujemy. Pyk. Evanesco. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. No już, tylko muszę pierw znaleźć, gdzie my mam, a to zielone jest. Evanesco. No okej, okay, to za co my tu weźmiemy sobie? Wydaje mi się, na razie tutaj, tak, Evanesco. Ja tu jeszcze mogę dodać? Nie, nie mogę dodać, myślałem. No dobra. Excellent. O kurczę. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. No dobrze, idziemy. Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Elf czy Skrzat? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had gone to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Aha. Yes, Professor. Czyli muszę samemu sobie tutaj. Obejrzyj pokój życzeń. Revelio. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Nie denerwuj od razu. O, mamy kolejne tutaj krzesła. To jest fajne, to mi się podoba. Kamień księżycowy, coś tu jest 8. Ja nie wiem, czy je muszę znaleźć, ale gdzieś tutaj dochodzimy. Są też świece. Lumos. Co, tej skrzyni nie mogę otworzyć? A, bo są te, dobra. Wiem o co chodzi, namierzyli mnie, tak mi się wydaje. Dobra, to zaraz znikniemy. Albo w ten sposób. Nie, czekajcie, albo tam miałem wskoczyć, tak.
Lumos. Akio. No okej, okay, dobra. Tu się napije. A, te świeczki mnie prowadzą tak naprawdę. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Revelio! Jaki intruder, chłopie? No, not that's not helpful, you worthless pile of tin! Revelio! Ja do tego zaklęcia chyba używam. O, pokój. Pokój poczuł się urażony, bo nie wziąłem kąpieli. Och, kurde. No dobra, my tutaj podążamy cały czas. Tu możemy sobie różdżkę podostrzyć. A co tutaj? Aż oczy mnie bolą. Dobra, idziemy dalej. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Duży ten pokój życzeń, co? Arfa sobie pyka. What was that? Ale gdzie? Was that a golden snitch? Gdzie? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. To 53 dolce tu znaleźliśmy. Tutaj możemy puścić melodyjkę. Aha, dobra, to mogę się tam przedostać, tylko muszę pierw sobie to odsunąć. Dobra. Ale tu w sumie nic nie ma. Czy coś jednak jest? Nie no, tutaj nic nie ma, ale tu się mogę chyba przedostać, czy nie? Zaraz zobaczymy. No jak teraz? Tędy nie mogę. Chyba, że górą też nie. Okej. No dobra, idziemy dalej. Revelio. Dziwny ten pokój, nie? Myślałem, że to taki będzie pokoik. Ja nie wiem, czy my go tu znajdziemy. I tu jest dużo skrzyń, które można jakoś się do nich dostać oczywiście, ale my tu pierwszy raz jesteśmy, więc spokojnie. To teraz. Teraz się coś demko odpaliło. Jest! Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are! Wait right there, Deek will come to you. Hello. Ah, Deek, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deek has been a friend since I was a second year. O kurde. We discovered this room together. I mentioned you to Deek. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deek, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deek seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant.
Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Okay. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. No, to jest ciekawe. The room will do the rest. No i? Chyba rozwaliliśmy ten pokój. No, teraz to jo. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Też jestem ciekaw. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. Oh. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Okej, odblokowano biurko opisu. Użyj go, aby odkryć magiczne właściwości dowolnego niezidentyfikowanego. A no to pięknie. No to już. A, no już mamy. Rabowana peleryna. You'll find plenty of items. Więcej nie mamy na razie, no. The desk will be an invaluable resource. No dobra, ale co mi z tymi krzesłami? Co ja tutaj mogę? To mi nic nie daje. Mam z nią porozmawiać, czy co ja mam tutaj porobić? O, mamy od razu. A mam z nią porozmawiać, okej. I imagine the desk of description will come in handy. No pewnie, że się przyda. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Okay. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. No i pięknie. U, kolejne zaklęcie. Ale dzisiaj mamy tych zaklęć. No i mamy kolejne zaklęcie, wyczarowujące. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources. A, okej, okay. Magiczne wzory są nam potrzebne. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Uh-huh. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. Oh. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plots and brew potions in class. No i super, zaklęcie wyczarowujące odblokują. No dobra, to musimy je pierw wyczaruj, stół zielarski i oczywiście ten do eliksiru. Więc gdzie my mamy to? To jest to. Dobra, no to czarujemy. O proszę, mamy... Tak, mamy do eliksiry możemy, zielarstwo. Zaklęte przedmioty, które można użyć w pokoju życzeń, to też możemy zrobić.
Piszące ozdoby, przedmioty, którymi możesz przystroić ściany pokoju życzeń. A to fajne jest. Dekoracje, zbiór statuetek i innych interesujących ozdób. A to obrazy i inne dzieła sztuki, którymi możesz przystroić pokój życzeń. No pięknie, ale my oczywiście od tych dwóch zaczynamy. O, to nie takie proste. Małe naukowe stanowisko do eliksir. Małe naukowe stanowisko do eliksirów z jednym palnikiem. Kamień księżycowych, ale mam aż 120. Ten bilans stanowisk do eliksiru wyczarowane 0. Okej. Okay. Ja mogę od razu takie grube wyczarować, ja widzę. Małe gotyckie. Małe. A, są różne. Okej, okay, ja widzę. A, to w ten sposób. No dobrze. To które wybrać? A spróbujemy to. Wybrana przestrzeń jest obecnie zajęta. A, to w ten sposób. Okej. Okay. Kurde, normalnie jakbyśmy w naszym szpitalu byli. I teraz co? Aha, mogę sobie zmienić, jak ma wyglądać. A obróć. O, tutaj przytrzymaj. Okej, dobra, to tutaj chyba, tak? No jak to teraz wyczaruj? Okej, zmień kolor jeszcze mogę nawet. O, ja pierniczę. No nie tutaj, my musimy to tutaj dać i teraz. O tak, czerwony, no pewnie, że czerwony. No, to mi się podoba. No i mamy. Teraz wyczarujmy stół zielarski. No dobra, na razie sobie weźmiemy podobny. My go tu wciśniemy, ale jakbyśmy go obrócili trochę. O. Tak. Teraz zmienimy kolor oczywiście. A nie, jest czerwony. Dobra. No i pięknie, dobra robota. Oczywiście pod warunkiem, że zajdziesz w Hogsmeade lub terenie. No i pięknie. No i pięknie. I wszędzie mogę używać transmutacji. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce. Ah, okay. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the room of requirement has its own rules. No dobrze, chcę dowiedzieć się więcej o Smyku. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have. And seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready. But again, you would be wise to listen to any suggestions. A, czyli trzeba go słuchać. No dobra, dziękuję pani profesor. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Okej. Okay. Pokój życzeń, misja ukończona, no i pięknie. Odkryto nową lokalizację, płomień świ. Mogę oczywiście z panią profesor porozmawiać, bo ma dla nas zadanie. My zanim skorzystamy z tego zadania, to my się jeszcze tu chwilę rozejrzymy. I mamy zielarstwo tutaj, tak? A nie, to są eliksiry, to jest fajne. A to nicy, co możemy zrobić? Malwa. A, nie mamy malwy. Dyptam. Co to mamy? Liście tego są używane w eliksirze wigenowym. No niech sobie rośnie. Revelio.
Jeszcze sobie tak tutaj szybko zwiedzę. Tu jest wyjście. Tu mamy odkryte, to na razie nie. Siema. Ach, to tyle, to już zwiedzice nic nie zwiedzę. No dobra, ale jeszcze wiem, że mogę coś tutaj wyczarować, tak? Jesteśmy w pokoju życzeń, to co możemy sobie jeszcze tutaj wyczarować? Zaklęte przedmioty, których można użyć w pokoju życzeń. O, biurko, które można użyć do zbadania nieznanych elementów wyposażenia, ale to mamy już w sumie. Sprawdzę tylko... A to takie same, to nie. To my nie chcemy, nie. Wiszące ozdoby. Aha, to są te też, które wiszą. Resztę mamy poblokowane na razie. Tutaj. To my mamy średni naukowy dywan. Może jakiś ładny dywanik by się... Tu się możemy bawić jak w The Simsach normalnie. No nie, no na razie my dywanów jakoś nie chcemy. Nie będziemy się bawić jak w Simsach. Może w późniejszym etapie dekoracje. Co tutaj mamy z dekoracji? Wow. Kuźba, normalnie jestem w szoku. No tu sobie postawimy. Ale to wszystko kosztuje, tak? Rozumiem, dwa. O. Ale dobra, wyczaruję, nie będę taki. No nie tutaj, tutaj równolegle do tego tutaj chciałem pana, o. A co, równolegle się nie da? O, teraz jest równolegle. No i pięknie, wyczaruj. Tu są obrazy. No to widzieliście, że my już tutaj wszystkie te obrazy mamy powieszone. Część z nich przynajmniej będziemy mogli później dodać więcej. To my tutaj mamy jakieś krzesła. No to za wszystko takie. Tu nawet jeszcze jakieś eleganckie. Kurde. Co tutaj się dzieje? No nic, ale my mamy co potrzebujemy, że tak powiem. I porozmawiam sobie tylko, zobaczymy co pani profesor za zadanie ma. I'm ready for the next lesson, professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. No, tak naprawdę mamy dużo dekoracji wnętrza. No i tak naprawdę... czyli jeżeli byśmy wzięli sobie teraz, tak mi się wydaje, że jakbyśmy wzięli ten znikania... Tak, dokładnie. Mogę sobie tutaj namierzyć. I teraz naduszamy R2 i kółko. I kamień księżycowy za niego mamy. No dokładnie. My mamy dużo tych kamieni księżycowych, ale... Wiem, co mi tutaj klika. Ale tak naprawdę... No zobaczmy, co ona chce. I have the moonstone you requested, professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space. A no tak, no to jest proste. No już spróbowaliśmy, widzisz, no tak naprawdę. Wyczaruj dekoracje ścienne. Aha, dobra, rozumiem, no to tutaj. Jednak muszę, no dobra, to szybko zrobimy w takim razie. Dekoracje ścienne, dywany, wyczaruj dekoracje. Okej. Dobra.
Tego nie, to zmienimy. To tak trochę bez sensu będzie. Tego damy na środek. I jeszcze jednego mamy. Tutaj go postawimy. Dobra, teraz dekoracje ścienne. To są chyba obrazy, tak. O, za daleko tutaj, wyczaruj. Pyk. Obok niego drugi. Kurczę, obok tego jeszcze można tutaj trzeciego. No. To jest trzeci. I jeszcze jeden. Pasuje jak ulaj. Ulał. No i wracamy do pani profesor. To akurat takie prościutkie, to warto wykonać, bo to są poboczne. I've conjured everything I can. What's next, professor? I think you're ready to take on alteration. Och, kolejne zaklęcie. Allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Kolejne zaklęcie? No kurde, naprawdę, dzisiaj to same zaklęcie, ale to fajnie. No i super. Zmień styl przedmiotu. Dowolnym? No dobra. Aha, niekoniecznie. A, to jest to, no tak. Zmień styl przedmiotu. Zmień kolor przedmiotu. A tu możemy zmieniać w późniejszym etapie, ale na razie to jest zablokowane. Dobrze. Na niebieski. Kurde, ty, to jest fajne, no naprawdę. Dobra, ale to może nie obraz, co my mogliśmy kolory zmienić. Tych na przykład bęczy, nie? Tak. Dobra, i zmienię rozmiar przedmiotu. To jak się robi? Profesor kazała mi, by dostosować wielkość, kolor oraz styl przedmiotu. No dobrze, to jak to zmienić wielkość? No spróbujmy z tym dywanem w takim razie, no. Zmień rozmiar. A dobra, teraz już jarzę. Aha, mamy to. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Zmień balkon albo podłogę. O! Kurczę, no powiem wam, to mi się zaczyna podobać. Dobra, to bierzemy. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Rozmawiaj ze Snakeem. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Oh. Of course. What sort of overall look most appeals to you?
Okej, okay, marzy mi się wnętrze skąpane w świetle księżyca. Naturalny, pierwotny wygląd to jest to. Najłatwiej jest mi się skupić w ciemnych, tajemniczych wnętrzach. Weźmiemy to pierw. Zobaczymy. O. O. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change your mind. Okay. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. I co teraz? No już nas wykopują? Chyba tak. Nie wiem co teraz się dzieje, powiem szczerze. Ale podoba mi się. An even bigger space. Aha. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. No, super. Keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Dziękuję, pani profesor. Dekoracja wnętrz, misja ukończona. No i to mi się podoba, ale jeszcze bym chciał znaleźć tego z Gretka. A on gdzieś sobie poszedł. A tu jest, dobra. Zmienimy ten pokój, chłopie. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Próbujemy to drugie. Ciepłe, przytulne wnętrze. I'd like the room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. Jakbym pływał po piwie kremowym, to coś dla mnie, nie? Tak, to jest spoko. Dzięki. Znaczy to są książki, które mogę złapać? Tak jest. Nie, chyba nie. Nie. To nie. No ale pięknie, mamy swój pokój życzeń. Tutaj się pewnie zdążyła zrobić nam tak. Liście dyptamu. I następne się robią. Mogę opróżnić donicę. Ale to na razie nam jest niepotrzebne. Stanowisko do eliksirów. To jeszcze sobie 30 sekund to szybko Edurus wyważymy i będziemy kończyć. Oczywiście mojemu gole jeszcze zobaczymy jak tam inwentarz teraz wygląda, bo podejrzewam, że troszeczkę rzeczy tam nam doszło, nie? Nie oszukujmy się, ale powiem szczerze, bardzo fajny dzisiaj odcinek, podoba mi się to. Podoba mi się to, bo przypomina to mi nasz szpital, Two Point Hospital, jak gramy. No i naprawdę w tej grze zobaczcie ile można czasu spędzić i jak fajnie się bawić. Dziękuję, wychodzimy. No to teraz dobrze, tu oczywiście jesteśmy cały czas w pokoju życzeń. Wejdźmy sobie teraz na naszą mapę. A mamy trochę tego. Wyposażenie przede wszystkim się też zmieniło. Rękawiczek żadnych nie było, ale okulary już były. I 112 te powiększają nam. To zakładamy. Oczywiście za chwilę je zdejmiemy, ale 112 to jest jak kurczę pięknie. I jeszcze tutaj coś było. Jest tutaj na szyję akcesoria. Czy nam się podniosą? Tutaj mieliśmy. A nie, obniżają. To nie. Myślałem,
że coś nam doda się, ale nie. Dobra, inwentarz. No to jest ta mapa, ta druga, kurczę, no będę musiał ją gdzieś zlokalizować w końcu, ale spokojnie, na to przyjdzie czas. To jest chyba ta... A tu mamy też drugą mapę, o kurde. Ej, to ja się nawet nie spodziewałem, a co to jest? Starożytne stronnice, pradawnej... Okej, to jest mapa skarbów, dobra, a tutaj... Notatka, a dobra, to tą znaleźliśmy. List miłosny, to już mieliśmy otwarty. Talenty znowu mamy. Cicho, jeden talent mamy. Podkradanie się. Co jeszcze w pokoju życzeń można mieć? Efekt niewykrywalności po wypiciu eliksir niewidzialności się na tobie dłuższą chwilę. A to się może przydać. Dobra, bierzemy. Jeszcze podkradanie się nam zostanie. Na poziomie 16. Mamy poziom. Także spoko, spoko. Dobrze jest. Teraz jeszcze kolekcje. Co mam tutaj doszło? Tutaj nam. Aha, to ten goblin, co tam uczył ich tańczyć baletu. I to jest, co wyczarował Patronusa. Dobrze. Aha, tutaj są portrety. Gość Hogwartu często zauważają, że wiszące tu obrazy są dość żywe. To tak, krzesło. Wygodne krzesło. Parawany zapewniające prywatność. To może się przyda, jak jakąś dziewczynę se tu przyprowadzę. Złote trofeum na znakomite wyniki w zielarstwie. Za, aha. No biurko to wiadomo. Dywany. Mały stolik. No widzicie, tu możemy sobie tak naprawdę później, jak będziemy je zbierać, te przedmioty, to sobie tutaj wszystko stawiać w moim czasie. No i dobrze, tu postawimy kropeczkę. Jeszcze zobaczymy tylko, jaką misję będziemy mieli następną. O, zamkowa. To zrobimy następną tą zamkową skrytkę. Tak, tą zrobimy, zamkową skrytkę. Tak. Naucz się z Sebastianem zaklęcia. Aha, dobra, to będziemy się uczyć, ale na razie nie. Na razie zrobimy zamkową skrytkę, ale to już w następnym odcinku, Mugole. Tak więc cóż, mam nadzieję, że wam się podobał kolejny odcinek z Hogwarts Legacy. No i cóż, możecie zostawić tą łapeczkę w górę, do tego was zachęcam, a na dziś to już kończę, moje Mugole. Możecie jeszcze subika zostawić, a ja już robię koniec psot. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.